Cześć, to Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku przygód Czarnej Kompanii w grze Battle Brothers. No dobrze, ostatnio napadli nas nieumarli i pewnie będzie coraz częściej tego wszystkiego, takich sytuacji się zdarzać. A na razie zrobiłem pewne tutaj roszady, mianowicie tak, sprzęt, ponieważ Venero jest dość ranny, więc 4-8 dni, a nie wydajemy kasy na razie w świątyni, więc na razie poszedł do rezerwy. Zamiast niego sprzęt przydzieliliśmy Legardusowi, ponieważ on ma w sumie najlepsze statystyki do tego. Zamiast Legardusa chyba jeszcze był ranny Sokół, więc zamiast Sokoła daliśmy Konrada. Gdzie jest Konrad? Który już został wyleczony. Jemu przydzieliłem to takie, powiedzmy, tą broń po tych nieumarłych. Może sobie poradzi. Więc generalnie drugą linię będę chciał wyposażyć właśnie w takie piki i tak dalej, ponieważ przeciwko nieumarłym strzały to tak, no w sumie trafiają, ale no dobrze jest mieć też taki backup. I kogoś tu jeszcze zmieniłem. Mianowicie zamiast Korbiera dałem Gawrona, ponieważ Korbier jest troszkę ranny, więc też poszedł na razie, żeby sobie odpocząć. Gawron co prawda jest pierwszego poziomu, ale ma już w sumie niezłe statystyki, więc dobrze, żeby się troszkę podszkolił. No i cóż, no i taką ekipą będziemy tutaj dalej sobie walczyć. Żebym jeszcze nie zapomniał, to by wypadało naprawić. Jak to się naprawia? Alt. To się nie od razu widzę naprawia. Dobra, na razie możemy chwilę poczekać, tak? Może się zdąży naprawić. Mamy tutaj jakiś pojedynczy kontrakt taki. Właśnie się zastanawiam, czy na razie takiego prostego kontraktu nie wziąć. Zobaczmy, co tutaj mamy. Duke Einar von Hedding krzyczy na jakiegoś tam gościa opuszczającego pokój. Kiedy się uspokoił, powitał cię, dobra, ale chodzi mi o to, co oni tu chcą? Kill some goblins. O kurczę, gobliny to są te, które strzelają tymi. W sumie moglibyśmy takich goblinów sobie troszeczkę, 1090? Okej. Okay. Stubborn's Den. Jak to jest proste zadanie, to nie wiem. Gdzie tutaj mamy ten Stubborn's Den? No i? Tylko nie mówcie, że trzeba będzie dymać przez całą mapę gdzieś. O kurcze, no trzeba będzie dymać przez całą mapę. To nie wiem, czy się tak aż opłaca. No ale dobra, możemy iść. Może co po drodze odwiedzimy, zobaczymy, którędy będzie droga wiedła. Kasy mamy, żywności trzeba będzie gdzieś po drodze kupić. Trzeba będzie uważać, żeby na nieumarłych nie wpaść. Bo na razie nie mamy tego. 20%, no właśnie. Więc niech się tutaj naprawi. Ta zbroja. W sumie jak jest na człowieku, to też się naprawia, więc nie wiem, czy jest sens tak to trzymać. Myślałem, że to działa od razu. Podczas biwaku Judasz przychodzi znowu grać. No dobra, jak mu ma 25 koron straciłem, dobra, wystarczy. Mam nadzieję, że mu się poprawił humor. W Waldheim możemy kupić, zrobić zakupy. Żywność. 2 dni. Zobaczmy, jak tutaj jest. Tutaj z żywnością to jest tak sobie. Chociaż nie jest tak źle. 109. Dobra, kupmy sobie trochę żywności. Amunicja w sumie można by też kupić. Trochę droga jest tutaj. A amunicji na razie mamy. Tu są 2 kontrakty jakby co, więc to chętnie możemy w powrotnej drodze zrobić. Zobaczmy, jak tam naprawy. 35%. Nie wiem, czy zdążymy ją naprawić.
Ale dobrze by było. Najwyżej troszkę zmienimy mu konfigurację. Jak to są gobliny, to będą strzelać, więc tarcze w pierwszej linii by się przydały. O, dobra. Czas przywdziewać zbroję. 42%. Może się, że tak powiem, mu ta zbroja nie rozwali. Jaką mamy jeszcze ewentualnie? No moglibyśmy wziąć... Korbier ma 150 na chwilę. To i tak będzie większa szansa. Właśnie się zastanawiam, czy tobie nie dać... Chociaż ja wiem, ten miecz się przydaje, szczególnie żeby tak przez dwóch przebijać. Weź ty na chwilę może jednak. Korbier, daj mu na chwilkę tą 150. Bo nie chcę tej zbroi stracić. Legardus. My musimy tu zaatakować, więc najlepiej by było tych nie czepiać się. Ale oni się nas, zdaje się, czepią. Nie. A raczej się wystraszyli. W powrotnej drodze mogą nas próbować poharatać. Dobra, sprawdźmy jeszcze konfigurację. W sumie mamy tak, mamy tarcze. Różne rzeczy mamy. Mamy tarcze i w zasadzie no tyle. Dobra, zobaczmy. Podobno miało to nie być trudne zadanie. O! No właśnie. Trzeba by zmasakrować tych łuczników. Na razie tarcze się przydają. Aha, oni mają też te wszystkie sieci. To też jest niewygodne. Dobra, skoro tak, oni sobie idą tędy, to Lawior, masz wolną drogę, żeby tam lecieć. Zdawaj, dosuwaj w tą stronę. Łucznicy, spróbujcie tych zdjąć. 20% szans. Tak słabo trochę. 43%. Nie, próbujmy jednak. Kusznicy będą tutaj raczej próbować. Bardzo dobrze. O, ty jesteś, Konrad, na górce, więc będziesz miał większą szansę. O, też nie trafiłeś, no ale szanse są trochę marne generalnie. Feniks, ty w zasadzie... Kurczę, jakbyś podszedł tędy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przeciwko trzem, może sobie dadzą radę. Natomiast wy tutaj... No właśnie. Zabójca, ty się skryj gdzieś tak za tarczą kogoś tutaj. Łucznik, ty byś się może wycofał trochę na wszelki wypadek, bo jak ten tu podejdzie, to nie będzie dobrze. O, Legardus, jakbyś tutaj stanął, to miałbyś tych dwóch na przebicie. Tylko że nie zdążysz już, a tutaj też nie zdążysz. No trudno, to w następnej turze. No. Ach, kurczę, Feniks. No ale dobra. Tam ci uciekają. Feniksa widzę, obrzucili, Lawiora też obrzucili. Kurczę, no sprytnie, sprytnie. Mam nadzieję, że Gawron da radę. No musisz się tutaj wyzwolić. A reszta proszę, strzelamy. 9% szans. O kurczę, czemu nie trafiacie, no? Coś tu kiepsko z tym strzelaniem waszym.
A którego trafisz, to jest nieistotne. Ty możesz podejść w sumie tu. Dziabnąć. Próbować przynajmniej. O, trafiłeś nawet przez tych dwóch. Judasz. Aha, bo ty nie masz tutaj nikogo w zasięgu. Gawron. Albi. Wyście dawno nie walczyli. A, i teraz mamy Legardus. Czemu nie mogę tak przebić go? Mogę go przebić. Albo tak, albo tak. Ale w sumie tak bym zrobił. I nic nie zrobiłem. Dobra. Lawior na tarczę zbiera. O, trochę dostał. Nie są tacy słabi, kurczę. Musicie wytrzymać, chłopaki. Jak ty masz tutaj z trafianiem? Może kogoś trafisz. A teraz pytanie, czy tutaj od tyłu nie zajść? Nie, tych trzeba gonić. Lawior poszedł samotnie. Ty próbuj kogoś trafić, Konrad. O, świetnie, pięknie, o to chodziło. Tango. No tak średnio ci wyszło, ale trudne warunki do strzału. Zabójca. Bardzo dobrze. Jeszcze możesz tego. Ale ty masz całkiem nieźle teraz do machania tą piką już. Pary. Bardzo dobrze trafiłeś go. Judasz. Albi. Albi, to w sumie możesz podejść tu. Mam nadzieję, no będziesz miał trzech, co prawda. Nie, Albi niech podejdzie tu. Wspomoże Gawrona, który się już trochę zmęczył, no ale, ale okej. Okay. Ty sobie zaatakujesz ich od tej strony, Fenix. A ty masz tutaj... Nie, nie masz. Jakbyś... Aha, nie podejdziesz teraz, żeby tu zmienić. No dobra, to ładuj mieczem tego gościa. O, już uciekają wszyscy. Dobra. No, Lawior, chyba będziesz pomocy potrzebował, bo ich tam za dużo jest. Dobra. To już pomoc nadciąga. Pomoc nadciąga. Zabójca, eliminuj kolejnych. Kogoś może strzelić, a nie jest bezpiecznie. W sumie ty mógłbyś, Fenix, lecieć tutaj, żeby pomóc. Jesteś najbliżej. No tu wy się wszyscy nie zmieścicie, żeby tego załatwić. Ło, łeb odrąbany. Judasz. Dobra. O, próbował uciec. Dobra, teraz ci, żeby nie namotali coś. Ale oni uciekają. Może ich złapiemy, a jak nie złapiemy, no to trudno. To nie jest istotne. Ważne, żeby zadanie było wykonane.
Obiegajcie sobie, chłopaki, trochę. Ścigamy ich. Ale nie chyba ich nie złapiemy. No, uciekli niestety. No, ale w sumie zadanie bez problemu. Albi, Gavron awansowali, więc o to chodziło. O, mamy też truciznę, mamy sieci, jakieś takie fajne rzeczy. Bardzo dobrze. No, to się opłacało. Co tu jest po bitwie? O, jak fajnie. Po zabiciu ostatnich tych rozejrzeliśmy się po ich obozie. Instrumenty, jakieś trinkety. Jakieś wielkie naczynie z tą trucizną. Dobra, tu jeszcze mamy, nie należy zapominać, że po drodze mamy tutaj tych takich czterech goblinów, którzy gdzieś tam się włóczyli. A nie będziemy ich czepiać w sumie. Można by ich w sumie załatwić. Zdobędziemy trochę śmieci w sumie i doświadczenia. Ja wiem. Musielibyśmy się wracać. Nie chce mi się. Jak najszybciej uzyskać zapłatę. W sumie możemy następny kontrakt później... Aha, nie możemy teraz po drodze w Waldheimie, bo musimy najpierw odebrać zapłatę tam. No dobra. No to było całkiem nawet niezłe zlecenie. Bardzo proste. Podszkoliliśmy parę osób. Troszeczkę kasy wpadnie, aczkolwiek i tak dużo żeśmy wydali. Chociaż nie tak dużo. Nawet całkiem szybko nam zeszło to przejście. Chociaż ucieszyłbym się, jakby to zadanie było gdzieś bliżej, a nie trzeba było dymać przez całą mapę. A znowu w nocy, zdaje się, dojdziemy do Ganborga, niestety. No dobra. W sumie żeśmy wiele nie zarobili, bo trochę żeśmy stracili, ale mamy sporo. Mamy srebrne jakieś te za 490. Zobaczymy, może się coś uda sprzedać. To już jest 97, więc możemy wymienić. I oddajemy Korbierowi zbroję. Te śmieci możemy sprzedać, bo one są mało co warte. To się nam zawsze przyda. Nie wiem, któryś z naszych łuczników miał tutaj... Chyba zużyliśmy to, bo to się poprzednio mieliśmy, ale zostało zużyte. Kto ma najlepsze statystyki? 62, 76. Dajmy Konradowi. O, właśnie. Zawsze się przyda, jak... Chociaż na nieumarłych to trucizna chyba nie będzie działać. Tak się domyślam. A teraz zobaczmy awanse. Albi, mamy kolejny poziom. Perki. No właśnie, jakie tu perki ci przydzielić? Albo moglibyśmy... Kurczę, to jest właśnie ten problem, że tutaj wybór konkretnej brony bonusów, tak już bym nie chciał decydować z tego względu, że no jak widać trzeba zrobić, jak widzicie trzeba robić zamiany czasami, jak ludzie są ranni. Underdog, Footwork, to jest mniej Lone Wolf, Overwhelm, Rich Advantage. Chyba ten Underdog był fajny. Zaraz niech ja sobie sprawdzę. Na mojej ściągawce od was. No właśnie, w zwarciu. Żeby nie tracili morale. Więc damy ci Underdoga. Chociaż zobaczmy na razie, co możemy... nie to chciałem. Tu plus 3 na pewno. Do obrony jest kiepsko, więc, ale by się przydało, kurczę, do obrony. Zmęczenie na pewno. Troszeczkę podciągnąć. Obrona taka. Ta obrona by się przydała, no ale tu akurat wylosowane zostało kiepsko trochę. 71. Dajmy obronę przed strzałami, bo też strzela dużo tych.
I tobie dajmy tego underdoga może. Chociaż chętnie bym dał też ten gifted. Wtedy mógłbym podciągnąć te pozostałe statystyki troszkę bardziej. Właśnie się nad tym zastanawiam. I w następnym dopiero promocji dać underdoga. Tylko w następnym promocji będą z kolei tutaj ciekawe perki do wyboru. Ho. Kolosa można by ci też dać, chociaż ty już i tak masz sporo życia. Weźmy tego underdoga na razie. Natomiast Gawron 56, więc na pewno weźmiemy ci kolosa. To już lepiej wyglądasz. Jesteś, tak jest kiepski. Obrona przynajmniej jest dobra, plus 4. Zmęczenie plus 3. No i w zasadzie kicha dalej. Można by ewentualnie resorb jeszcze podciągnąć. No dobrze, no ale zawsze to coś. Zawsze to coś. Okej, poczekajmy trochę na dzień i teraz, no, mamy kolejny kontrakt. Może znowu będzie prosty. Ha, to by było fajnie. Można by kogoś zatrudnić, chociaż z tym zatrudnieniem mamy jeszcze jedno zgłoszenie. Problem jest troszkę taki, że każdemu nowemu trzeba płacić. Erhard. Erwin. Bjarni. Bjarni jest jakiś tacy... Squire? To nie wiem, co to jest Squire. Ale Bjarni jest... Widzę taki troszeczkę lepszy. Można by go zatrudnić. Chociaż 750 i 21. Kurczę, ale może być niezły gość. Tak jak mówię, nie jest rozsądne zatrudnianie teraz z punktu widzenia no, naszych potrzeb, nowych ludzi. Ale na pierwszą linię, żeby mieć na zastępstwo i podszkolić jak najszybciej, jeszcze jest trochę czasu, wydaje mi się. Więc nie byłoby to źle, żeby zatrudnić kolejną osobę. Ja myślę, że tak jednak zrobimy. Skoro ten Bjarni wygląda całkiem. Gdzie on jest? Ferdynanda nie. Mnicha nie. Dejteler to nie. No właśnie, tego. On już był, miał jakieś w tym momencie doświadczenie. Bjarni. Weźmy go. Co prawda teraz o 21 wzrastają w tym momencie te opłaty, ale zobaczmy, kto nam się trafił. Gdzie on jest? Tu jest. No taki sobie jest, bym powiedział. 55, tu nie ma żadnych gwiazdek niestety. Więc to mi się nie podoba. Fatig ma całkiem niezłe. I Resolve ma całkiem niezłe, więc to nie jest tak zupełnie do końca źle. Od razu ciebie przemianujemy. No, jak ja tam miałem... Od widza Deadric, Lopez niech będzie. Lopez. Witamy w drużynie Czarnej Kompanii. Co ty możesz tu dostać? Tobie najlepiej, no, masz mały toporek, ale hatchet to nie. Taka tarcza to też nie. Plus 15 ona ma w sumie. Ale damy ci lepszą tarczę i damy ci... No, krótki miecz to nie bardzo. Włócznia 30 do 55. 35-45. Falchion jest nawet taki lepszy troszkę od tego. 35-45, 20-70. Cruel Falchion tak samo. One się niczym praktycznie nie różnią. 35-45, 20-70. A, tutaj ma inny rodzaj ataku. Plus 10% szans do trafienia.
To jest ciekawa broń. Nie, to tak samo. 243109. No niczym się w sumie nie różnią. Poza ikonką. Dobra, na razie możesz takiego wziąć. I wystawimy cię na pewno, zamiast kogoś, tylko jeszcze nie wiem kogo. Bo musisz uzyskać jak najszybciej doświadczenie. I zobaczymy, co za kontrakt będzie następny. Żywność musimy kupić niestety. No właśnie, mamy mało. 95. To jest drogie. Dobra, weźmy taką żywność. I zobaczmy, co za następny kontrakt weźmiemy tutaj. Chyba, że to zrobimy już, myślę, w następnym odcinku, a na razie dziękuję za obejrzenie tego i zapraszam do następnych. Trzymajcie się, cześć!